Nie oddychać. Czekaj, jesteś przekonany, że słyszysz to, co trzeba? Nie oddychać. Cicho, bo właśnie nic nie słyszę, jak mówisz. Nie oddychać. A ja mogę być cicho, ale ja zawsze sądziłem, że nie sztuka jest słyszeć, ale sztuka wiedzieć, co się słyszy, nie? Nie oddychać. No właśnie, nie wystarczy słyszeć, trzeba wiedzieć, co się słyszy. Nie wystarczy działać, trzeba działać szybko i nie wystarczy szybko, trzeba jeszcze skutecznie. I dlatego na całym świecie tego typu pacjenci są pierwszymi kontrahentami początkujących lekarzy. Na takiej damie przećwiczyć można elementarne ratownicze czynności bez kłopotów związanych z błędami, bo człowiek, jak wiadomo, uczy się na błędach. Tyle, że metoda usta-usta i rytmiczne uciskanie mostka to dopiero przedszkole. Japońska skomputeryzowana ofiara była pierwszym na świecie sztucznym pacjentem ze sprzężeniem zwrotnym. Komputerowy program nie tylko symuluje konkretny przypadek i wypisuje listę symptomów na ekranie. Daje szansę na diagnozę poprzez badanie sztucznego pulsu i analizę akcji sztucznego serca. Nawet reakcja źrenic stara się naśladować rzeczywistość. Stan ciężki, głęboka zapaść. Natychmiastowa dożylna dawka specyfików wspomagającego krążenie. Uff, reakcje zaczynają powracać do normy. Ale to wszystko dopiero początek. Od czasów Hipokratesa wiadomo, że sztuka leczenia, sztuka diagnozy po części polega na sztuce słuchania. I dlatego w sali wykładowej jednego z amerykańskich uniwersytetów pojawił się Harvey. Konstruktorzy nazywają go symulatorem ataków serca. Służy do nauki posługiwania się stetoskopem, a dźwięki wydobywające się z jego serca można zaprogramować na kilkadziesiąt poważnych schorzeń. Sztuczny puls do złudzenia przypomina rzeczywistość. Niektórzy widzą w tym manekinie jeszcze jedną górkę zdobytą przez elektronikę, a przecież naprawdę jest on wynikiem badań setek lekarzy, którzy z cichych dźwięków wnętrza ludzkiego organizmu uczynili sztukę diagnozy i szamański dotyk stetoskopu przetłumaczyli na wiedzę o matematycznej dokładności. Dotyk stetoskopu. Dziwne, ale wydaje się, że ten akustyczny przyrząd opiera się jakby wszechobecnej w technice ewolucji. A przecież z analizą wytwarzanych w organizmie dźwięków wiąże się nie tylko diagnoza serca. Kto wie, czy nie bardziej znacząca jest akustyczna ocena układu oddechowego. Ten chłopiec szykowany jest właśnie do takiego badania. Tylko że stetoskop nie jest tu zwyczajny. Dwa czujniki, dwa miejsca pomiarowe, porównawcza metoda odsłuchu. Wszystko według zasady, że ważniejsza od samego dźwięku jest różnica odgłosów z miejsca zdrowego i uległego atakowi. Różnica, która, jak wykazuje doświadczenie, często jest nieuchwytna dla ludzkiego lekarskiego ucha, ale wystarczająco duża dla elektroniki. Wystarczy zatem słuchawki zamienić na dwa czułe mikrofony, a sygnał przesłać do komputerowego urządzenia wyspecjalizowanego w analizie dźwięku. Reszta to sprawa oprogramowania, wiedzy przelanej do elektronicznych komórek pamięci. Przez sięgnięcie do tego skarbca natychmiast ocenić będzie można stan gardła i płuc. Astmę odkryć równie wcześnie jak wirusowe inwazje. Taką przynajmniej mają nadzieję konstruktorzy. I nie jest to nadzieja płonna, o czym wiedzą wszyscy domyślający się potęgi komputerowej analizy dźwięku. Dwa mikrofony, wzmacniacze i komputer. Czyżby tak właśnie miał wyglądać następca staruszka stetoskopu? Wydaje się, że jeśli już użyto oprogramowania komputera, prawda, i zamieniono normalne słuchaweczki na coś elektronicznego w postaci mikrofonów, to jesteśmy tacy bardzo dobrzy. A jednocześnie popatrz, jak tajemnicze są to dźwięki. Różne u różnych ludzi. Zresztą, wiesz, ja przez jakiś czas uczyłem się słuchać własnego serca i naprawdę w tych szmerach nie byłem w stanie dojść sam osobiście do wniosku, czy jest dobrze, czy źle. Bo wiesz, co mi to przypomina? Przypomina mi to... Przypadkowo takie... znalazłeś odpowiedź na pytanie, dlaczego studia medyczne trwają 6 lat. No, studia medyczne. Jest robaczek. A my przy pomocy stetoskopu trochę tak jak na nosa próbujemy obmacać, posłuchać, prawda? I dojść do wniosku, ile ten robaczek tam w środku ma nóżek. No przecież nie ma takiej metody.
Jest to strasznie totalne badanie, zdejmujące jak gdyby informację zbyt ogólną, o zbyt małej ilości szczegółów. A jedyna metoda, która daje tutaj cokolwiek, to jest taka. I okazuje się, że tam w środku nic nie ma. No więc słuchaj, owszem, w takiej wspaniałej książce Stulecie chirurgów opisuje autor, jak medycyna tego typu metodami przekrojowymi dochodziła do pewnych praw. Na szczęście to było bardzo dawno i mam nadzieję, że do diagnostyki takich metod już się nigdy więcej stosować nie będzie. A że z tego stetoskopu jest nie za wiele informacji, to jest inna sprawa, bo oczywiście trzeba tutaj połączyć zarówno ogromne doświadczenie lekarza z tymi informacjami, które w dźwiękach się kryją. To jest jedno, ale to wcale nie znaczy, że tak musi być i tak jest zawsze. Ten stetoskop jest tylko sygnałem tego, co można by w cudzysłowie nazwać dźwiękową medycyną. Ta medycyna jest faktem, tylko jest to jeden z wielu przykładów. No natomiast ty wiesz, dlaczego na przykład przesyła się większość informacji drogą radiową bądź kablową, a nie krzyczy się przez posłańców? Bo dźwięk jako nośnik po prostu ma zbyt małe szanse na zawarcie dużej ilości informacji. Jest to zbyt krótka, zbyt długa fala. Ten dźwięk, który słyszymy, ale są dźwięki, których nie słychać i w których naprawdę kryją się zupełnie nowe jakości. Uwaga! 100 Hz. Jeszcze 50 lat temu jedynym sposobem zbadania głębokości morza było rzucenie liny z kotwicą, która opadała na dno. Była to jednak procedura powolna i skuteczna tylko na płytkich wodach. Oceanografom potrzebna była koniecznie skuteczniejsza metoda. Postanowili więc używać fali dźwiękowej. To było już lepsze. Ale z powodu kołysania się statku fale dźwiękowe odbite od morskiego dna mierzyły głębokość raczej po bokach statku zamiast bezpośrednio pod nim. Stworzono więc specjalne urządzenie stabilizujące, by przeciwdziałać kołysaniu i otrzymać pomiar głębokości w linii pionowej. To było już lepsze, ale nie na tyle, by francuscy naukowcy nie mogli zastosować wielokrotnego sygnału zamiast pojedynczej fali dźwiękowej. W ten sposób mierzono głębokość nie jednego punktu, lecz szeroki połaci dna. Aparatura wysyła równocześnie 16 sygnałów i odbiera 16 odpowiedzi, a statek płynie dalej. Pierwszym statkiem, który wyposażono w taki morski szperacz, był francuski statek oceanograficzny Jean Charcot. Podczas rejsu wszystkie pomiary rejestrowane są na taśmie magnetycznej i przekazywane do Centrum Badań Oceanograficznych w Wielkiej Brytanii. A tam komputer rysuje już sam gotową mapę morskiego dna. I to jest najlepsze. Od badania morskiego dna do badania ludzkiego ciała droga nie jest wcale tak daleka, jak mogłoby się wydawać. Potrzeba również trochę dźwięków i nieco wody, choć tym razem są to ultradźwięki. Woda przewodzi te fale, podobnie jak zanurzone w niej części ciała. Widać wyraźnie nie tylko kości, ale także stawy, mięśnie i ścięgna. I nie ma tu wcale szkodliwego promieniowania rentgenowskiego. Ugięcie dłoni ujawnia ruch maleńkich kosteczek śródręcza. A gdy ultradźwiękowa kamera zmieni punkt widzenia, na ekranie pojawią się naczynia krwionośne, ramienia. Aparat rentgenowski zobaczyłby je tylko w przypadku wstrzyknięcia kontrastu. Z równą łatwością kamera pozwala obejrzeć narządy trawienne. A gdy pacjent obróci się, kręgosłup, żebra, a nawet pracujące płuca. Podczas badania stawu kolanowego lekarz może obserwować, jak pracują ścięgna i wiązadła.
Może też odpowiednio wcześnie wykryć niebezpieczne zakrzepy w naczyniach krwionośnych. A kobiety w ciąży mogą się już nie obawiać wpływu promieni rentgena na nienarodzone dzieci. Ponieważ kąpiel w basenie nie zawsze jest wygodna, wymyślono inną wersję ultradźwiękowej kamery. Zamiast basenu, elastyczne pojemniki napełnione wodą, które przyłożone z dwóch stron do ciała pacjenta, przewodzą ultradźwiękową falę. System jest wciąż doskonalony, ale już tu widać, jak niezwykłe ruchome obrazy zyskała medycyna, a w dodatku zupełnie nieszkodliwe. I to właśnie jest jeszcze lepsze niż dobre. Ale z ultradźwiękami sprawa wcale nie wygląda tak prosto. No, proszę zobaczyć, to dźwięk słychać w powietrzu dobrze, ale jeśli częstotliwości będą zbyt wielkie, okazuje się, że powietrze bardzo je tłumi. To jest sonda ultradźwiękowa. Taka, która nadaje sygnał i taka, która potrafi go odebrać. Żeby sygnał ten miał szansę na przeniesienie informacji precyzyjnej, musi być bardzo wielkiej częstotliwości, megaherce. W związku z tym nie może istnieć między sondą a tym, co się mierzy, powietrze, bo ono te megaherce bardzo mocno tłumi. Sprzężenie. O, i teraz wystarczy do wody włożyć rękę i już widać echo. Takie malutkie zniekształcenie na tej niebieskiej linii oscyloskopu. Im lepsze sprzężenie, tym lepiej. I z tego już metodą obróbki elektronicznej można uzyskać informację taką, jak trzeba. No, po prostu niesamowita fizyka użyta w niesamowitym, nawet tak, medycznym celu. Niesamowity, powiedziałbym, nadmiar teorii nad praktyką, ponieważ tak się składa, że w medycynie, gdzie te dźwięki mają ogromne zastosowanie, lekarz nie lubi takiego obrazu na oscyloskopie, gdzie są tam jakieś kreski, ponieważ to jest informacja daleka jeszcze od tego, co można bezpośrednio wykorzystać. Bardzo proszę w międzyczasie, panie pacjencie, należankę. I tutaj ta teoria zostanie jakby skonfrontowana z tym, co naprawdę można przy pomocy ultradźwięków zrobić. Po prostu otrzymać obrazy, tylko ostrożnie bardzo proszę, żeby aparatury nie uszkodzić, bo oko jest mniej ważne. Nie, nie będzie. Bo chodzi o to, żeby uzyskać obrazy rzeczywiste. I to jest na przykład aparatura pozwalająca w sposób całkowicie nieszkodliwy zajrzeć do wnętrza oka. Czym? To jest woda zwykła. Proszę zamknąć sprzężenie, oko. Proszę bardzo. Właśnie o to sprzężenie, o którym mówiłeś. O, jakie to jest zimne będzie, uwaga. Tak. Powierzchnia powieki jest teraz mokra. Można przyłożyć do niej taki worek troszkę w swoje prawo głowę. Tak. Nie bój się, nie bój się. Oko proszę zamknąć. Zamknąć oko. Nie boli? Nie, ucisk tak dobrze. Jakby teraz równomierny. W ten sposób w naczyniu wypełnionym wodą mamy już sprzężenie i włączamy przemiatającą sondę ultradźwiękową i opuszczamy ją do naczynia tak, żeby zanurzyła się delikatnie w wodzie. Znów eliminacja na drodze tego powietrza, tak? Tak, właśnie o to cały czas chodzi. Na ekranie pojawia się już obraz oka. Popatrz w lewo. Wyraźnie widoczna gałka oczna, tutaj soczewka. Po prostu obraz oka. Ruchomy? Oczywiście. Rzeczywisty. Widać doskonale szczegóły budowy anatomicznej oka. Powieka. Pod nią widoczna ta kreska jaśniejsza to soczewka. Gałka oczna. A tu u dołu widoczne dno oka i nawet nerw oczny. I tak właśnie rozwija się ta historia dźwiękowej medycyny. Z
Zasada jest tu bardzo prosta. Zbadać serce w taki sposób, by jak najmniej zaszkodzić jemu i pacjentowi. Elektrokardiograf był niewątpliwie wielkim krokiem naprzód, podobnie jak rentgen połączony z monitorem telewizyjnym. Ale i tu każdy obraz trzeba poddać dokładnej analizie i obróbce komputerowej, by ustalić, co naprawdę znaczy. Dwaj francuscy naukowcy podjęli próbę stworzenia aparatury opartej na ultradźwiękach i fali świetlnej, by uzyskać ruchome obrazy pracy serca. Sonda nadawczo-odbiorcza umieszczona zostaje bezpośrednio na klatce piersiowej pacjenta. Fale dźwiękowe odbite od wnętrza serca powracają do odbiornika i zostają zamienione na impulsy elektryczne. Te z kolei poddaje się wzmocnieniu tak potężnemu, by mogły uruchomić działanie lasera. W ten sposób powstają rzeczywiste obrazy pracy serca o niezwykłej rozdzielczości i wyrazistości. Tak pracują zastawki. Obraz, który przypomina anatomiczny przekrój, ale to serce zostało na szczęście przekrojone tylko elektronicznie. Ono bije. Można zmienić pole obserwacji, można w dowolnej chwili zamrozić obraz, by obejrzeć go dokładniej. W ten sposób można ustalić grubość ściany serca, obserwować zmiany wielkości komór i regularność pracy zastawek. A pacjent przygląda się temu zrelaksowany, siedząc wygodnie na krzesełku. I to już bardzo wiele, choć medycyna nie zawsze będzie umiała go uleczyć. Tak, no trzeba tylko zdawać sobie sprawę z jednego, że ta metoda francuskich lekarzy nie znalazła w gruncie rzeczy wielu naśladowców. Natomiast badania ultradźwiękowe serca okazały się no, olbrzymią dziedziną wiedzy i urządzeń, które to dzisiaj badają w czasie realnym, jak to się mówi, jest niezwykła ilość. No, widać tutaj, mimo że jest to odtwarzane z taśmy magnetowidu, jak wspaniała jest to jakość obrazu. No, abstrahuję w tej chwili od tego, jak się interpretuje taki obraz, bo no, to jest sprawa, sprawa czysto medyczna, ale nawet dla zupełnego laika widać, jak pracuje serce, jak poruszają się zastawki. Co najważniejsze, że przecież lekarz uzyskuje niezwykły dokument, bo wystarczy naciśnięcie jednego przycisku i ta kaseta, która zawiera obrazy pracy serca, może w ciągu paru godzin przejechać pół świata i tam zostać obejrzana, w ten sposób dokonana diagnoza i tak dalej. Po prostu dzięki ultradźwiękom kardiologia zyskała niezwykłe narzędzie badawcze. Podobnie zresztą jak i wiele innych dziedzin medycyny. No zobacz, że jeszcze jakieś dobre 15 lat temu przy badaniu kobiet w ciąży no były duże kłopoty, prawda? A dziś USG jest metodą standardową. Tylko ja ciągle wracam do tego, że nie jest to właściwie problem lekarza. Jest to problem ludzi, którzy zajmują się ultradźwiękami i próbują wycisnąć z tej fali możliwie dużo informacji. Tam miałeś taki obraz piękny, sektorowy, jakby, szalenie przypominający radar zresztą. I to jest wielka prawda. No, od czasu, kiedy w ultrasonografii pojawiła się metoda tak zwana no, ogniskowania dynamicznego, te obrazy zaczęły nareszcie ujawniać pewne szczegóły. Zresztą, wiesz, żeby wiedzieć jak to się robi, to poproszę tym razem na łoże Madejowe, prawda pana? Tutaj też mamy całe przyrząd. Całe szczęście, że nawet nie wiem, jakbyś się starał, to badanie jest i tak bezbolesne. No tak mówią, mówią na dodatek, że jest zupełnie nieszkodliwe, prawda, bo dźwięki te przy tej mocy nie czynią żadnych w organizmie reakcji, prawda? Urządzenie jest już gotowe. Głowicę mam innego typu niż ty używałeś. Sprzężenie. Jeszcze troszeczkę, żeby nie zabrudzić ci, nie daj Boże, spodanków. Ruch głowic. Cztery głowice.
przemiatać będą twoje ciało, no i szukać organów wewnętrznych. Wiesz, gdybym ja jeszcze był lekarzem, to prawdopodobnie umiałbym to elegancko ocenić. Ale mówią, że... O, głęboki oddech, proszę. To jest chyba twoja nereczka. Słuchaj, wygląda rzeczywiście na nieźle schorowaną życiem, ale przyzwoitą jeszcze nereczkę. Tyle, że zauważ, to jest czysta radarowa metoda i jako taka niesie też ze sobą pewne kłopoty w interpretacji, bo jednak ten mrugający obraz i mała ilość szczegółów, no nie każdemu diagnoście mówią wiele. I tu jest też pole do popisu dla ludzi, którzy zajmują się elektroniką najnowszą. Technika jak człowiek dorośleje. Był czas, gdy pozazdrościliśmy nietoperzowi i wysłaliśmy w głąb ludzkich organizmów pęki niesłyszalnej energii. Zamigotały ekrany ultrasonografów. Było widać, choć słabo. I specy od rentgena uśmiechali się ciągle pod wąsem. Do czasu. Jedna z maszyn nowej generacji jest już gotowa do penetracji. Aparatura grubieje, bo oprócz paneli odpowiedzialnych za wysyłanie i odbiór ultradźwięków pojawiły się układy specjalnej konstrukcji obrazu. W tym przypadku tak by powtarzał się na ekranie 25 razy na sekundę, jak w telewizji. Czysty, elegancki obraz, przekrój ludzkiego gardła, mięśnie, żyły, tętnice jak żywe. Specy od rentgena mogą przestać się uśmiechać. Regularne drgania tętnic doprowadzających krew do mózgu, nawet gwałtowna odpowiedź żył na głęboki oddech, wszystko jak żywe. Aparatura ta z powodzeniem może zastępować rentgenowską angiografię. Widać to samo bez inwazji kontrastu i najmniejszych nawet dawek jonizującego promieniowania. Trochę więcej elektroniki i kolejny obraz panowania promieni X został naruszony. A gdy elektroniki dodać trochę więcej, to już nawet nie idzie o obszar zastosowań. Obraz malowany na ekranie dźwiękami, jak pędzlem. Aparatura z pozoru jest normalna. Przymiatające pacjenta wiązki ultradźwięków też. Tylko, że całość uzbrojono w kontrolowaną mikroprocesorem pamięć obrazu. I wynik przestaje już przypominać działanie radaru. Wynik badania zaczyna przypominać zdjęcia z tomografu rentgenowskiego. Nawet szczegółów jest więcej niż wynikałoby to z teorii ultradźwięków. Bo program komputera potrafi czynić cuda. A wkrótce komputerowa analiza obrazu dołoży do tego jeszcze większą precyzję, a nawet barwy, a nawet dźwiękowe wizje w trzech wymiarach, bo technika jak człowiek dorośleje. Jeszcze inne urządzenie, również wykorzystujące ultradźwięki, ale tym razem nie do tworzenia rzeczywistego obrazu wnętrza ciała, a zbadania czegoś tak trudnego do uchwycenia, jak przepływu krwi w tętnicy szyjnej. I właśnie ten niewielki obraz, taka górka na ekranie oscyloskopu, to jest właśnie graficzny obraz przepływu krwi w tętnicy szyjnej. Na podstawie takiego obrazu można ocenić, jak duży jest ten przepływ, czy jest prawidłowy, czy w tętnicy nie ma niebezpiecznych dla zdrowia zwężeń i tak dalej, i tak dalej. Dynamika płynu. Zobacz, że znowu nie ma tutaj ulubionego przez ciebie obrazka, jest wykres oscyloskopowy i w ogóle strasznie mądra fizyka, bo tam, prawda, impuls ultradźwiękowy trafia na przepływające krwinki. W tym momencie, ponieważ krwinki się ruszają, zmienia swoją częstotliwość, efekt Dopplera, prawda?
Wraca te zmiany częstotliwości, wychwytuje się w maszynerii i nawet jest szansa na jej graficzną prezentację tutaj na ekranie. Czysta fizyka na czystych ultradźwiękach. I owszem. No, przy czym, wiesz co, mnie się wydaje, że można by tę sprawę ciągnąć dalej, bo oczywiście to jest dziedzina, która się zaczyna. To jest dziedzina, której można powiedzieć, że ma naście lat, prawda? Co będzie, kiedy będzie dojrzała? Jeszcze nie wiem. Ale przy okazji chciałbym wspomnieć tylko jednej rzeczy. Wszystkie aparaty, które pracowały w studiu, zostały zrobione u nas w kraju. Był czas, kiedy w tym kraju zaczynały się pionierskie prace związane z diagnostyką ultradźwiękową. Wtedy tu była górka, a reszta patrzyła i uczyła się jakby. No a potem? A potem. Wtedy, kiedy zaczęła o wszystkim decydować elektronika, a nie proste zjawiska fizyczne, raptem świat zaczął nam powoli uciekać. No i właściwie... No i trzeba przyznać, że bardzo skutecznie uciekł, ponieważ postęp w produkcji tych urządzeń jest oszałamiający. Nawet materiały filmowe, którymi dysponujemy, nie są w stanie dogonić wydarzeń, które mają miejsca w technice medycznej. Tak. Ale każdy rok jest inny. To jest strona, powiedziałbym, natury organizacyjnej. Natomiast z tej diagnostyki wypływa też taki dosyć zaskakujący wniosek. Otóż dzięki ultradźwiękom lekarze zdobyli narzędzie pozwalające wykrywać schorzenia, o których pacjenci nigdy by się nie dowiedzieli, gdyby nie ta właśnie technika. W związku z czym paradoksalnie rośnie ilość chorób w związku z udoskonaleniem metody diagnostycznej. Gdyby się dobrze zbadano, to okazałoby się, że jesteś bardzo poważnie chory i musisz mieć dużo zdrowia, żeby móc się leczyć, a w każdym razie badać. No to łapnie to tętno, no ten przepływ, proszę bardzo. No nic, no. W ogóle nie ma.